i rozmawiać będzie ze swoimi gośćmi, a to Marta Meger. Powitajcie ją brawami. Ponieważ ja się sama tak bardzo cieszę, że udało nam się zgromadzić do tego panelu tak fantastyczne grono eksperckie, to bez zbędnych wstępu po prostu zapraszam moich gości i gościnie. A na scenie ze mną będzie dzisiaj Izabela Tworzydło z PNB Paribas Portis, Joanna Erbel z Atypowych, Jarosław Skupiński Gieska i Suzanna Romanstowa DEI Consulting. Zapraszam. No dobrze, słuchajcie, to zacznijmy od manifestu, bo ze względu na niego tutaj dzisiaj jesteśmy i nasz manifest mówi o tym, że projektujemy uniwersalnie, jesteśmy otwarci na różnorodne potrzeby. Dlaczego to jest tak ważne, Iza? Ja może zacznę od tego, czym jest różnorodność dla mnie czy dla mojej organizacji. Różnorodność to jest uważność na drugiego człowieka, to jest empatyczne patrzenie na drugiego człowieka. Z drugiej strony też mamy tak, że ten świat się tak pędzi, tak zmienia i my musimy się dostosowywać, elastycznie podchodzić do zmieniającego się świata i potrzeb naszych klientów z jednej strony, ale również naszych pracowników, ludzi, z którymi pracujemy, z którymi tworzymy organizację. Więc uważność i empatia. Jarek, z twojej perspektywy, dlaczego to ważne? Wpisując się oczywiście pod tym wszystkim, co powiedziałaś, również projektowanie samej kultury włączającej w przypadku firm, bo ja reprezentuję GSK, jest istotne tak, żeby wziąć pod uwagę to, kogo my zatrudniamy jako pracodawca, odzwierciedlić to, jak bardzo zróżnicowane jest społeczeństwo, w których działamy jako firma. I my idziemy też dalej. My różnicujemy zarówno naszych dostawców, biorąc pod uwagę to, czy faktycznie prowadzą również kultury włączające, czy chociażby prowadząc badania kliniczne, tak żeby te osoby, które są zapraszane do tych badań, też były zróżnicowane, reprezentując społeczeństwo, z którego pochodzą. Mhm. Joanna? Są dwa powody. Jeden powód to jest taki powód osobisty, prywatny dla każdego z nas. Kultura, która jest włączająca, pozwala nam w większym stopniu zachować poziom naszego zdrowia psychicznego i lepiej realizować nasze potencjały i talenty. I to jest ta część, którą ja realizuję w ramach Fundacji Atypowi, ale też jako pracodawczyni w ramach spółdzielni PLZ. Lepsze dostosowanie przestrzeni pracy dla pracowniczek i pracowników, no to też są lepsze wyniki. I to jest dobra wiadomość, że zarządzanie włączające jest czymś, co jest bardziej efektywne, więc tutaj nie ma tego napięcia, które często jest w biznesie. Mhm. Ela już zrobiła trochę wstęp i trochę już Państwu o różnorodności opowiedziała i tym, czym ono jest, ale w kontekście naszego manifestu i w ogóle, kiedy mówimy o różnorodności i za chwilę będziemy ten temat jeszcze bardziej eksplorować i pogłębiać, to co tak naprawdę mamy na myśli? Czym ta różnorodność jest? Suzanna. To jest pewnie najważniejsze pytanie na dzisiaj, ponieważ my o tej różnorodności dużo rozmawiamy, a naturę różnorodności tak naprawdę do końca nie rozumiemy. Ponieważ jak popatrzymy tak z psychologicznego punktu widzenia, różnorodność jest pojęciem relacyjnym. To oznacza, że osoba sama z siebie nie jest różnorodna. To, że ja mówię z akcentem, to nie czyni mnie różnorodną osobą. Różnorodność powstaje w relacji. To znaczy, jak my się dzisiaj wszyscy spotykamy, to właśnie tu, w tym miejscu, tworzy się różnorodność. I zmiana w ogóle tej perspektywy i tego myślenia o różnorodności powoduje, że nagle ten temat zaczyna dotyczyć nas wszystkim. Jeżeli każdy i każda z nas do tego się przyczynia, swoją tożsamością, różnymi tymi przesłankami, to oznacza, że tą różnorodność po prostu tworzymy razem. Jarek? O czym to jest? Ja myślę, że to jest, oczywiście znowu podpisując się po tym, co Suzanna powiedziała, ja myślę, że to jest przede wszystkim budowanie takiego miejsca, w którym każdy po prostu może być sobą. I w sytuacji takiego bezpieczeństwa psychologicznego, o którym też Suzanna mówiła, bo to jest ta różnorodność, gdzie każda osoba może być sobą, czuje się swobodnie, wtedy tak naprawdę odkrywamy ukryty potencjał w organizacji. To, co ty też, Jana, powiedziałaś, że osoby po prostu mogą czuć się bezpiecznie i pracują efektywnie, bo nie muszą się przejmować tym, że gdzieś tam z tyłu głowy muszą pamiętać, żeby chować jakąś część swojej tożsamości.
Tak, to ja może ciągnąć dalej ten wątek. Różnorodność jest o tym, żebyśmy mogli w dobry sposób zarządzać swoją energią, żebyśmy nie musieli się maskować. Dzisiaj występuje z perspektywy osób atypowych neurologicznie i my bardzo często, zwłaszcza kobiety, poświęcamy bardzo dużo czasu do tego, żeby udać, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy. To jest ogromna strata energii, często nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy. Więc dla mnie neuroróżnorodność jest o odwadze, o odwadze bycia sobą, ale również o tym, żeby porzucić swój taki własny narcyzm. To znaczy, jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji i my czujemy się dobrze i ktoś przychodzi do nas i mówi, że coś tej osobie nie pasuje, albo jedzenie jest nie takie, albo światło za mocne, to nie mówimy, ale przecież dla mnie jest okej. Czyli to jest też o zaufaniu. To jest o odwadze być coś sobą i zaufaniu, że jak ktoś mówi, że ma inne zdanie, to faktycznie odpowiada to takiemu bardzo subiektywnemu, ale jednak osobistemu, ważnemu i prawdziwemu doświadczeniu danej osoby. A jak przejdziemy przez ten moment, potem okazuje się, że świat może być dużo bardziej ciekawy, dużo bardziej wyluzowany niż ten, w którym żyjemy w momencie, kiedy naszym punktem odniesienia jest mężczyzna MS75, lat 24, czyli ten mężczyzna, dla którego są zrobione wytyczne dla leków, które łykamy. Jak tam czytacie dawkowanie leków, no to właśnie jest dawkowanie dla tego młodego chłopaka. I w normalnym świecie też tak jest i to jest taka pułapka, z której cywilizacyjnie powoli wychodzimy. No właśnie, ale jak możemy docierać w takim razie do tych różnorodnych potrzeb? Jak możemy to robić w kontekście projektowania, bo o tym też jest w naszym manifestie, Suzanna? No w ogóle rewolucyjny pomysł to zacząć słuchać i słyszeć i chcieć usłyszeć. Z praktycznego punktu widzenia, bo ja przede wszystkim jestem praktyczką tego obszaru, to bym poleciła trzy metody. Pierwsza to w ogóle przeanalizować te dane, które każda z Państwa organizacji ma. To znaczy robicie badania roczne, na przykład zaangażowanie. Jak wiele z Was patrzę na te grupy respondentów i respondentek pod kątem przekrojowym. To znaczy, jak odpowiadają kobiety, a jak odpowiadają mężczyźni w grupie wiekowej 25-30, którzy na przykład mają inne obywatelstwo niż polskie, a ci, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności. Jak popatrzycie na to z tej perspektywy, to naprawdę można zebrać wiele insightów. To jest ten pierwszy i najprostszy sposób. Jednak ten pierwszy sposób nie wszystko nam pokazuje. I ja na przykład jestem zwolenniczką, promotorką takich grup fokusowych dla pracowników, dlatego że w takich grupach pracowniczych, fokusowych, oraz pracownikami, widzimy dynamikę. Jak ja przeprowadzam takie grupy, to właśnie odkrywam, że organizacja oprócz tych badań żyje też czymś dodatkowo, nie? I na przykład ostatnio miałam taki ciekawy case, że patrząc na te dane, widzę, że no jest super, jest różnorodnie, 50-50, nic się nie dzieje. Robimy grupę fokusową i nagle się okazuje, że rzeczywiście wewnątrz działów jest okej, jednak same działy między sobą nie czują tego, nie mają tego poczucia przynależności. I pojawia nam się totalnie inna perspektywa, dlatego polecam, aby to właśnie łączyć. A trzeci sposób, taki bardziej kontrowersyjny, to każda organizacja na pewno doświadcza oporu, tak? I to jest taki elephant in the room, że to jest trudne i jest opór. I moja rekomendacja jest zawsze, aby przeanalizować ten opór. Skąd on się bierze? Dlaczego on się bierze? Bo właśnie ta wiedza o źródłach oporu pomoże te wszystkie działania zrealizować pomyślnie. Iza? Jak jeszcze? W pełni się podpisuję pod tym, co powiedziała Suzanna. I oczywiście badania wewnętrzne jak najbardziej tak i warto to przeprowadzać. Ja patrzę z perspektywy naszego banku. My robimy to regularnie, odkrywamy kolejne obszary. Niedawny, zupełnie jesienią, to obszar neuroróżnorodności, który dotknęliśmy i który w tej chwili rozwijamy i pracujemy. I jesteśmy też po badaniu i wiemy, co jest dobrze, a mamy też tematy, nad którymi powinniśmy popracować i będziemy to zmieniać. Więc badania, wchodzenie również też w koalicje, w sojusze z organizacjami, które są ekspertami w danych obszarach.
To jest też bardzo sprawdzona metoda. My mamy takie partnerstwa, jeśli chodzi, bo wiecie, my zmieniamy świat, staramy się ten świat tworzyć dostępny w kontekście produktów i naszych usług. Równy dostęp do naszych produktów i usług, więc jak popatrzymy na nasze oddziały, to one są naprawdę przebadane na wiele sposobów, są dostępne, mamy certyfikacje, mamy dostosowanie dla osób starszych, dojrzałych i to już po raz, powiedziałabym, że siódmy, zostaliśmy certyfikowani i przeszliśmy przez tą certyfikację chyba z najwyższą notą do tej pory, więc ja bym korzystała też z zewnętrznego wsparcia. Ja często powtarzam, że taką jedną chyba z największych pułapek myślenia w ogóle szeroko o diversity and inclusion jest myślenie, że to ta różnorodność jest tym celem. A tak naprawdę, tak jak sobie też rozmawialiśmy wcześniej, to ona jest tak naprawdę dopiero początkiem i ona nigdy nie jest celem samym w sobie, tylko ona ma nam pomagać w tym, żeby między innymi budować włączające, inkluzywne kultury organizacyjne. No i właśnie, jak to robić? Jak budować podejście diversity, equity, inclusion w organizacji? Jarek. To jest pytanie, o którym można by rozmawiać godzinami. Mamy dzisiaj mocno ograniczony czas, więc skrótowo. W GSK tak naprawdę projektowanie naszej kultury włączającej jest takim typowym zarządzaniem zmianą. To jest oddziaływanie wielopoziomowe, wieloletnie. To absolutnie nie jest jednorazowe szkolenie, które można przeprowadzić, tylko to jest po prostu zaangażowanie wielu tak naprawdę zespołów. To, co u nas zadziałało w GSK, bo z tego możemy być na pewno dumni, to że od samego początku do projektowania tych kultury włączające w GSK w Polsce, włączyliśmy, zgodnie z tym, co Ela przed naszym panelem mówiła, same osoby najbardziej zainteresowane. Czyli staraliśmy się stworzyć taki zespół, który będzie reprezentować te osoby, które faktycznie są tych grup mniejszościowych, czy grup, które są w Polsce wykluczone. I to był taki jakby wysłuchanie głosu pracowników, osób pracujących w naszej organizacji. Ale z drugiej strony, to co dla mnie też bardzo kluczowe, to tak naprawdę ta kultura zmienia się poprzez to, że ludzie, którzy w firmie pracują, zaczynają inaczej się zachowywać, zaczynają inaczej myśleć, a na tych ludzi najbardziej oddziałuje kto? Liderzy, liderki w każdej organizacji, osoby, które są na stanowiskach liderskich i my też włączyliśmy te osoby bardzo szybko do tego projektu, tak naprawdę przekonując te osoby do tego, że to głosem ich można mówić organizacji, a nie głosem zespołu HR. To właśnie te osoby na stanowiskach liderskich muszą w pierwszej kolejności one się doedukować i to też zrobiliśmy w zakresie tego, czym jest różnorodność, inkluzywność, równość, a następnie projektowaliśmy po prostu taki wieloletni program informacyjny, edukacyjny nastawiony na to, żeby dotrzeć i do pracowników, do pracowniczek, do osób, które zarządzają zespołami, do osób liderskich, tak żeby te osoby po prostu mogły na każdym etapie swojego życia w GSK dostawać regularnie informacje. To, co bardzo ciekawe w GSK, my przyjęliśmy też zasadę pełnej dobrowolności. Jeżeli organizowaliśmy jakiekolwiek webinary, zapraszaliśmy gości, gościnie z zewnątrz, to zawsze te szkolenia czy spotkania były dobrowolne. Mamy jedynie takie jedno szkolenie obowiązkowe raz do roku. Każda osoba w GSK musi je zrobić i to jest jedyne tak naprawdę szkolenie obowiązkowe. Wszystko pozostałe było dobrowolne i to tak naprawdę dobrze zadziałało, bo widzimy, że po pierwsze mamy bardzo dobre wyniki w zakresie badań zaangażowania. Mamy bardzo wysokie wyniki w odpowiedzi na pytanie w naszej ankiecie satysfakcji, czy możesz być sobą. 80% ludzi w GSK w Polsce mówi, że tak, mogę być sobą pracując w tej firmie. I to jest potwierdzenie dla nas, że to, co robimy, jest na pewno świetne. No i dodatkowo to oczywiście przekłada się już na wymierne korzyści biznesowe, bo łatwiej jest nam zachęcić osoby, żeby zaaplikowały. Łatwiej też jest nam utrzymać, po prostu tworząc kulturę, w której każda osoba może być sobą i to przekłada się na produktywność naszych osób. Iza? Pełna zgoda. I tutaj u nas też podobnie jest, bo też jest zaangażowanie od samej góry, tak? Czyli prezes, zarząd, oni są, wierzą w to, są przekonani i pokazują, tak? Pokazują w codziennym działaniu i czasem w trudnych sytuacjach, kiedy rzeczywiście trzeba odważnie pokazać, tak, że rzeczywiście jesteśmy bankiem otwartym dla każdego. Mieliśmy taki moment kilka lat temu, kiedy w Białymstoku po Paradzie Równości działo się.
i nasz prezes podjął decyzję, że na każdym z naszych oddziałów pojawi się nalepka strefa otwarta dla każdego. Więc to jest ten przykład, tak? Natomiast myślę sobie, że jeżeli chcemy budować inkluzywną, różnorodną, równą organizację, w której każdy może być sobą, to warto mieć zaszytą diversity inclusion w strategii biznesowej. To jest część strategii biznesowej. W naszym przypadku tak też jest. Kilka lat temu pojawiła się oczywiście polityki, zarządzanie różnorodnością, tak, jesteśmy sygnatariuszami karty różnorodności i to warto robić, ale jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby to działało, to musi to być strategia biznesowa. Mhm. Może ja bym chciała tak polemicznie, żeby nie było tak gładko, bo wydaje mi się, że kwestia różnorodności, w ogóle równości, to nie jest tylko kwestia mniejszości. Proszę spojrzeć na nas i na parytet płci w tym panelu, a teraz proszę się obejrzeć. Na sali jest mniej więcej taki sam. Sądzę, że średnia wieku jest tak 40-45. Jesteśmy na panelu o różnorodności, które jest specyficzną bańką tutaj społeczną. I to, o czym warto pamiętać, to jest to, że to nie jest tak, że osoby z grup mniejszościowych są wykluczone, tylko jest tak, że mamy pewne grupy społeczne, które ciążą do tematów, które są tematami neuroróżnorodnościowymi. Są to na przykład kobiety. Na studiach Fundacji Atypowi, które uruchomiliśmy na SWPS-ie, na 20 osób mamy jednego mężczyznę, co bardzo dobrze mówi też o priorytetach i o tym, kogo nie ma. Więc ja na przykład uważam, że szkolenia z różnorodności, z równości powinny być obowiązkowe, z czego najsilniej rozliczane na najwyższych szczeblach. Ja mam takie doświadczenie z prowadzenia webinarów dla firm promujących neuroróżnorodność z pracownikami i pracowniczkami, głównie pracowniczkami, bo dobrowolny udział, że się mnie pytają, czy nasi szefowie i prezesi też będą mieli takie szkolenia. Więc mówiąc o neuroróżnorodności, trzeba po prostu patrzeć o tych ścieżkach kariery do samego końca, gdzie są szklane sufity, na czym to de facto polega i ile i jak głęboko organizacja przechodzi transformację, a potem iść dalej również w taką, nazwijmy to, socjalistyczną neuroróżnorodność i różnorodność, czyli rozmawiać o rolach opiekuńczych. Czyli pytać się, czy na przykład mężczyźni mają takie same zachęty jak kobiety do tego, żeby pełnić role opiekuńcze, które coraz częściej, zwłaszcza osoby w moim pokoleniu i młodszym, chcą pełnić. Jak się traktuje osoby, które się opiekują osobami, które są niesamodzielne. I to są takie typy różnorodności, które wydaje mi się, że w takim diversity języku wciąż mamy dużo do zrobienia, bo różnorodność ma dwa wymiary. Ma ten wymiar fizyczny, tak? Osobom z trudnością z poruszaniu się, trudno jest się poruszać dzisiaj po konferencji, ja nie widziałam nikogo na wózku, pewnie nie jest to przypadek, nikogo też o kulach. A druga kwestia, no są to kwestie związane z organizacją pracy, czyli z takimi miękkimi sposobami wypychania ludzi na pewne stanowiska, które często są stanowiskami mniej płatnymi, z zamkniętymi ścieżkami kariery. Ja jeszcze głębiej kij w mrowisko wbiję i przywołam taką książkę, która w naszej bańce, bo zgadzam się, że no jesteśmy teraz w bańce, cieszę się, że państwo są w tej bańce, fajnie, gdyby ona się rozszerzała coraz bardziej. Została ostatnio wydana taka książka, też w kontekście amerykańskim, bo najwięcej w tym kontekście książek o różnorodności jest wydawanych, książka Lili Zeng, która pisze w tej książce, książka się nazywa DEI Deconstructed i ona bardzo wbija kij w mrowisko, dlatego nie jest tak głośno. I Lili pisze tam między innymi o tym, że to jest trochę tak, że my się bardzo skupiamy na tym, o czym to jest i jak to robić dobrze, ale żeby robić to dobrze, to musimy też wiedzieć, czego nie robić i jak nie robić. Ona tam podaje metaforę, że jak się uczycie jeździć samochodem, ja nie mam akurat prawa jazdy, ale próbowałam, to nie musimy się nauczyć tylko i wyłącznie tego, jak prowadzić samochód, jak przestrzegać przepisów, tylko no, też musimy wiedzieć, czego nie wolno robić. No i właśnie, jakie są te grzechy, błędy i błędne przekonania związane właśnie z szeroko pojętym diversity, equity, inclusion? Suzanna. No właśnie, to ja już mogłabym napisać książkę o tych błędach, dlatego że ja w tym zawodzie jestem 10 lat
i popełniłam sporo, naprawdę sporo. I dzięki temu jestem bardziej doświadczona, ale też będąc 10 lat w tym zawodzie, rozumiem, że jak jeszcze wiele nie wiem. I to jest pierwszy błąd, bym powiedziała, podchodzenia do tego tematu bez takiego, bez pokory. To znaczy, bardzo mi osobiście boli, że temat nie jest postrzegany jako taki, którym powinni zajmować się profesjonaliści. Jeżeli na przykład ktoś lubi historię, no to nie jest historykiem, prawda? Tak samo z różnorodnością. Jak ktoś ma pasję do różnorodności, fantastycznie, jednak to jest zawód. I to naprawdę trzeba umieć robić i uwzględnić właśnie wszystko, aby nie popełniać takich błędów. A tak, o czym powiedziała Joanna, nie? Że nie ma mężczyzn. Dlaczego nie ma mężczyzn? No właśnie, bo... Dobrze. Bo jest im dobrze. Pewnie też. Tak, ale... Ja na przykład jak spotykam się, bo Jarek powiedział, że trzeba włączać liderów przede wszystkim i liderek. No w większości spotykam się z zarządami i 90% to są mężczyźni, nie? I oni oczywiście od razu, business case, business case. No ja mówię, no dobra, a jaki jest business case na 90% mężczyzn w zarządzie? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Dlaczego? Kto zdecydował, że to działa? Jeżeli to nie działa, pewnie macie jakieś wyzwanie, jeżeli ja tu jestem, prawda? Ale zarazem, jak zaczynam z nimi rozmawiać i pokazuję tą szerszą perspektywę, jeżeli mówimy o książkach, ja naprawdę mam świetną książkę do polecenia, która się nazywa Of Boys and Men i to jest właśnie o włączaniu mężczyzn w całą tą dyskusję. Jak pokazuję im dane i pokazuję też, jak się nie opłaca często w środowisku biznesowym być tym dobrym mężczyzną, wspierającym różnorodność, bo wtedy podświadomie jesteś postrzegany jako mniej kompetentny. Czy to nie jest po prostu nielogiczne, czy to nie jest masakryczne, ale tak jest i często to zniechęca. Jak zaczynasz z nimi rozmawiać o tym, co naprawdę im boli, to jest zupełnie inny kontakt, to jest zupełnie inny kontekst, więc to jest ten też błąd, który często jest popełniany, że firmy dążą za trendem. W trendzie na przykład jest neuroróżnorodność, co jest fantastycznie, ale firmy zapominają o tym, aby najpierw zadbać o postawy, czy wy płacicie równo w ogóle, nie? Zanim będziemy rozmawiać i wprowadzę świetne programy, czy wy płacicie równo? I od tego trzeba zacząć. Mam takie trzy grzechy. Jarek, więcej grzechów, dawaj. Tak, znowu lista jest na pewno bardzo długa i też nie ma co ukrywać, w GSK też takie błędy popełnialiśmy. To jest absolutnie naturalne, dlatego na naszych doświadczeniach gorąco zachęcam do tego, żeby zacząć od edukacji, ale edukacji raz, że poprzez korzystanie z wiedzy, doświadczenia osób eksperckich, które po prostu się na zarządzaniu różnorodnością znają i robią to profesjonalnie, ale również korzystając z takiej możliwości, żeby edukować osoby decyzyjne w organizacji. W GSK przygotowaliśmy na przykład taką porządną, dogłębną analizę kontekstu zewnętrznego w stosunku do tego, co się dzieje na przykład wobec grup LGBT+, jak właśnie wyglądają statystyki kobiet na stanowiskach liderskich, jak wyglądają statystyki dotyczące osób neuroróżnorodnych, czy osób również z niepełnosprawnościami. I tak naprawdę to był tak zwany eye-opener dla osób na stanowiskach liderskich w naszej organizacji, ponieważ one zakładały, że coś wiedzą. One zakładały, że dla nich to jest oczywiste, z jakimi problemami żyją w Polsce osoby LGBT+. Ale gdy dostały od nas to podsumowanie, faktycznie te osoby przeczytały, jakie to są wyzwania, to dopiero wtedy uświadomiły sobie, jak dużo pracy trzeba wykonać, żeby osoby, które przychodzą do pracy na te 8 godzin w ciągu dnia, mogły czuć się dobrze. I dodatkowo taką bardzo prostą rzecz, znowu zachęcam do tego, żeby planować te swoje rozwiązania, czy projektowanie kultury włączającej w organizacji, absolutnie nie jako sprint. To jest maraton i to taki bardzo długoletni maraton, bo kultura zmienia się powoli i dobrze po prostu to pamiętać o tym, że tej kultury nie zmienimy z dnia na dzień. Ta kultura nie wszystkim będzie się podobać i to też jest okej, i to trzeba zaakceptować i też sobie warto stawiać takie cele, które są realne. Nie warto sobie stawiać celu, który mówi, że wszyscy muszą wszystkich akceptować i się lubić. Tak się nie da. Wszyscy są ludźmi, co trzeba zaakceptować. Trzeba po prostu postawić sobie taki cel, który będzie bardziej celem biznesowym, tak jak powiedziałaś, po prostu pochodzącym stricte ze strategii biznesowej, a nie utopijne cele, których nie osiągniemy, bo to tylko będzie rodziło naszą frustrację.
Niestety nasz czas dobiega końca, jest mi strasznie smutno i przykro, że będę musiała zejść z tej sceny z wami, ale na koniec od każdego z was jeszcze takie słowo, z czym chcielibyście, żeby te osoby, które do tej naszej bańki dołączyły na ostatnie 25 minut, wyszły w kontekście różnorodności. Wasza rada, inspiracja, Iza? W projektowaniu kultury włączającej spójność, konsekwencja i odwaga. Dzięki. Joanna? Ja tutaj trzy rzeczy. Jedna dana o neuroróżnorodności. Paradoksalnie ona wspiera bycie na stanowiskach kierowniczych, zwłaszcza dysleksja. Druga to, żebyśmy sobie pozwalali na słabość. A trzecia, ta pułapka, że jak zaczynamy naszą karierę z perspektywy osoby, która jest wykluczona albo jest słabsza, bo jest kobietą, jak znajdujemy się na stanowisku kierowniczym i uzyskujemy władzę, to żebyśmy pamiętali, że musimy zmienić strategię. Żebyśmy nie rozgrywali swojej słabości w momencie, kiedy jesteśmy strukturalnie w miejscu siły, bo to powoduje dużo trudnych sytuacji. Żebyśmy znali swoją moc. Dzięki. Jarek? Ja bym powiedział tak, budujmy miejsce po prostu, które jest inkluzywne, ponieważ w pewien sposób, znowu nawiązując do tego, 40 godzin tygodniowo ludzie spędzają czas w pracy średnio. W ciągu tych 40 godzin jesteśmy w stanie jako organizacja, jako firma, jako pracodawca troszeczkę zmienić ich punkt widzenia tego, jak bardzo świat różnorodny jest również na zewnątrz. A to powoduje, że pracodawcy również mogą prowadzić do zmian społecznych. Warto, bo różnorodność jest piękna. Dzięki. I Susanna? Ja bym bardzo chciała, aby każda osoba dzisiaj po naszym spotkaniu pomyślała, jak zmienić systemy, w których jesteście i które kreujecie, i aby zmieniać systemy, a nie ludzi. Jak ten paradygmat się zmieni w głowach, to dużo dobrego zadzieje w waszych organizacjach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.